20 czerwca 1976 roku na belgradzkiej Marakanie rozgrywany jest właśnie finał Mistrzostw Europy. O piłkarską koronę Starego Kontynentu rywalizują Republika Federalna Niemiec i Czechosłowacja. Podstawowy czas gry oraz dogrywka nie przyniosły rozstrzygnięcia tego starcia. Na tablicy świetlnej widnieje wynik 2-2. O wszystkim musi zadecydować seria rzutów karnych. W niej przybysze z bloku wschodniego wykorzystują wszystkie z czterech pierwszych prób pokonania niemieckiego golkipera. Refen zdobywa 3 gole z wapna, nim w czwartej serii do piłki podchodzi Uli Hoeneß. Gracz Bayernu Monachium bierze długi rozbieg. Mierzy w lewy górny róg bramki Ivo Wiktora, uderza futbolówkę z całej siły i fatalnie podłuje. Staje się jasne, że jeśli nasi południowi sąsiedzi wykorzystają kolejną jedenastkę, to zwyciężą w całym turnieju i sięgną po swój historyczny sukces. Panenka, wszystko jest w rukach Antonina Panenku. Do piłki zmierza 28-letni Antonin Panenka. Na co dzień czeski pomocnik reprezentuje barwy klubu Bohemians Praga. W jego głowie istnieje już pomysł na wykonanie decydującego rzutu karnego. Antonin bardzo lubi ćwiczyć ten element gry. Po treningach Bohemians często zostaje na boisku z klubowym golkiperem i urządza sobie zakłady o to, który z nich będzie sprytniejszy w bezpośrednim pojedynku na strzały z 11 metra. Ćwiczył to tyle razy. A Sepp Maier nie zna go tak dobrze jak bramkarz praskiego zespołu. Nie będzie się spodziewał. Piłka stoi na 11 metrze. Maier wpatruje się raz w nią, raz w egzekutora, który za chwilę odda strzał na jego bramkę. Już postanowił. Wybierze jej lewy róg i rzuci się w tamtym kierunku. Panenka bierze spory rozbieg. Prawdopodobnie będzie strzelał na siłę, by nie dać golkiperowi czasu na reakcję. Rusza w kierunku piłki. Dobiega do niej. Maier szybuje w lewą stronę. Nagle Czech zwalnia w pół kroku. Wyhamowuje impet ciała. Jakby czekał, aż niemiecki bramkarz wyląduje na murawie, by spokojnie oddać strzał do pustej bramki. Podcina piłkę. Maier obserwuje, jak futbolówka delikatnym lubikiem zmierza w sam środek strzeżonego przez niego prostokąta. Uderzenie nie jest mocne, ale golkiper Bayernu już wie, że nawet on, jeden z najlepszych fachowców w swojej dziedzinie, nie jest w stanie tak szybko podnieść się z boiska, by skutecznie zainterweniować. Gdyby wyczekał Panenkę do samego końca, z łatwością złapałby ten strzał. Zresztą nie tylko on. Zrobiłoby to nawet dziecko. Przecież słabowita podcinka zmierzająca w sam środek bramki nie powinna być dla nikogo żadnym problemem. A jednak czeski pomocnik przechytrzył Majera w tak zuchwały sposób, że jeszcze nikt nigdy dotąd nie odważył się na taką brawurę. Teraz zawodnik Bohemians biega jak oszalały po murawie stadionu w Belgradzie z podniesionymi rękoma i świętuje zdobycie Mistrzostwa Europy. Nie jest jeszcze świadomy, że jego uderzenie na zawsze zapisze się na kartach piłkarskiej historii i uczyni z jego nazwiska synonim rzutu karnego, wykonanego w ten jakże widowiskowy sposób. Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Trzeci odcinek serii dotyczącej Mistrzostw Europy w końcu poświęcimy konkretnej postaci. Bądź co bądź, europejskie turnieje kojarzymy raczej z konkretnymi drużynami i sukcesami z danych lat. Jednak tym razem nadeszła pora na piłkarza, o którym słyszał chyba każdy, kto nazywa siebie fanem futbolu. Wraz z Marką Okocim zapraszam Was do wysłuchania historii Antonina Panenki. Antonin Panenka przyszedł na świat 2 grudnia 1948 roku. Był najmłodszym z czwórki potomstwa państwa Bohumila i Antoni Panenka.
Razem tworzyli oni przeciętną, robotniczą rodzinę, jakich mnóstwo w owym czasie było w socjalistycznej Czechosłowacji. Dorastający w praskiej dzielnicy Winohrady, Antonin po raz pierwszy trafił na trening piłkarski w wieku 10 lat, za namową ojca. Klub, w którym zaczął zbierać pierwsze piłkarskie szlify, nazywał się Spartak Praga Stalingrad. Był to oczywiście hołd złożony komunistycznemu reżimowi przez władzę ludową. Gdy drużyna była powoływana do życia w 1905 roku, nazywała się AFK Wrsowice. 20 lat później zespół ten pojechał na futbolowe tournée po Australii. Miejscowi nazywali ich wówczas Bohemians, co w języku angielskim oznacza po prostu Czechów. To określenie na tyle spodobało się przybyszom z Europy, że postanowili zmienić nazwę klubu. I uwaga, bo to jest jedna z najbardziej absurdalnych historii, o jakich kiedykolwiek słyszałem w kontekście futbolu. Otóż Australijczycy podarowali im także dwa kangury, które miały być prezentem dla praskiego ogrodu zoologicznego. Załoga wróciła z rzeczonymi kangurami z Australii aż do samych Czech. Pamiętajcie, że mówimy o latach 20. Od tego momentu zwierzątko kojarzone z antypodami stało się symbolem klubu ze stolicy Czech i do dziś widnieje w jego herbie. Bohemian jest również słowem, które określa tak zwaną cyganerię artystyczną, czyli środowisko twórców, którzy spędzają czas na wspólnej zabawie i kreśleniu poezji, czy malowaniu obrazów, wyrażając przy tym sprzeciw wobec ogólnie przyjętych norm i konwenansów. Bohemians Praga w istocie było klubem utożsamianym z praskim środowiskiem artystycznym i intelektualistów. Po wojnie kraje, które trafiły pod skrzydła komunistów, zostały przemeblowane na modłę ludową. Zespół utożsamiany z antysystemowym światem niepokornych poetów czy pisarzy nie był pozytywnie odbierany przez władze socjalistyczne. Zmiana nazwy z buntowniczego Bohemians na ugrzeczniony Spartak odbierała prażanom antysystemowy sznyt. Młody Antonin Panenka, który jako nastolatek przyuczał się do zawodu tokarza, także ma w swoim życiorysie buntownicze epizody. W czasie tłumienia przez wojska Układu Warszawskiego, tak zwanej Praskiej Wiosny w 1968 roku, brał udział w antysowieckich protestach w miejscowości Namesti Miru. W pewnym momencie protestujący zostali otoczeni przez wrogich żołnierzy i upchnięci w kościele pod wezwaniem świętej Ludmiły. Następnie wojskowi sprawdzali czystość rąk protestujących i zatrzymywali tych, którzy mieli dłonie brudne od kostki brukowej, którą rzucano w czołgi najeźdźców. Na szczęście Antonin został wówczas puszczony wolno. Być może, gdyby tamtego dnia losy Panenki potoczyły się inaczej, przez widzimisię pacyfikujących Czechosłowację żołdaków, kariera młodego Antonina zostałaby złamana. Tymczasem w 1965 roku Bohemians powróciło do swojej przedwojennej nazwy. Dwa lata później Panenkę przeniesiono do drużyny seniorów. Zaczął tym samym spłacać pewien dług wobec klubu. Gdy był dzieckiem i ojciec szukał dla niego drużyny, tylko Bohemka zgodziła się go wziąć pod swoje skrzydła. Inne praskie drużyny jak Slavia czy Dukla odrzuciły jego kandydaturę z powodu mizernych warunków fizycznych. Nie czuł jednak urazy do innych ekip ze stolicy za to, że nie dali mu szansy. Na przełomie lat 60. i 70. Bohemians było klubem balansującym na granicy pierwszej i drugiej ligi czechosłowackiej. Panenka był wyróżniającym się zawodnikiem, toteż Slavia czy Sparta przejawiały zainteresowanie młodym pomocnikiem biedniejszych sąsiadów z zamiedzy. Jednakże zmiana barw klubowych nie była wówczas tak prosta jak teraz. Działacze Bohemians nie mieli zamiaru pozbywać się swojego największego talentu. W dodatku, w tym samym czasie groźna kontuzja oka wykluczyła go z gry na pół roku. Mimo chęci transferu do silniejszego zespołu, Antonin był w pewnym sensie skazany na Bohemkę. W połowie lat 70. Bohemians nieco umocniło swoją pozycję w krajowym futbolu. W sezonie 74-75 zdołali nawet wdrapać się na najniższy stopień ligowego podium, dzięki czemu po raz pierwszy w swojej historii zagrali w europejskich pucharach. Ich przygoda z międzynarodową piłką nie potrwała jednak długo, gdyż odpadli już w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Ich pogromcą okazał się być Honved Budapeszt. Już sezon wcześniej oko na Panence zawiesił selekcjoner reprezentacji Czechosłowacji, Václav Ježek.
Pomocnik zadebiutował w kadrze narodowej jesienią 1973 roku w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko Szkocji. W swojej ojczyźnie Panenka wyrabiał sobie powoli nie tylko opinię klasowego, ofensywnego pomocnika, ale też specjalisty od wykonywania rzutów karnych. W wyćwiczeniu tego elementu wydatnie pomogła mu praktyka z klubowym bramkarzem, Zdenkiem Chruską. Obaj panowie lubili zostawać po treningach i urządzać sobie zawody, których stawką było piwo lub tabliczka czekolady. Po każdym treningu zostawałem na boisku z naszym bramkarzem i rywalizowaliśmy na karne. Był bardzo dobry w swoim fachu, dlatego te zakłady były dla mnie niezwykle kosztowne. Zacząłem więc przed pójściem spać wymyśleć sposoby, żeby go przechytrzyć i jakoś się odegrać. Wpadłem na pomysł, że jeśli opóźnię nieco strzał i podetnę lekko piłkę, rzucający się w bok bramkarz nie zdąży już się podnieść. To stało się podstawą mojej filozofii. Zacząłem powoli testować ten sposób i wdrażać go w naszych konkursach. Efektem ubocznym było to, że zacząłem przybierać na wadze, ponieważ wygrywałem zakłady. Impulsem, który spowodował, że Panenka usilnie chciał dopracować technikę strzału z wapna, był ligowy mecz przeciwko Wiktorii Pilsno, w czasie którego Antonin zmarnował rzut karny. A gdy arbiter spotkania nakazał jego powtórkę, czeski pomocnik spudłował po raz drugi. Po meczu Panenka był na siebie tak zły, że postanowił stać się mistrzem uderzeń z 11 metra. Godziny praktyk wypracowane razem z Chruską zaczęły przynosić efekty. Panenka powoli wdrażał w życie swoje popisowe zagranie. Z treningów przeniósł je na sparingi, a gdy tam zaczął mu się udawać oszukiwać golkiperów przeciwnika, postanowił spróbować swojego patentu w lidze. Jego ofiarą padł Iwo Wiktor, etatowy golkiper reprezentacji Czechosłowacji. Z czasem bramkarze wiedzieli już, czego mogą się spodziewać, gdy do futbolówki podchodził Panenka. Mimo to dawali się zwieść pomocnikowi Bohemians. Pewny bieg, balans ciała i zwolnienie w ostatnim momencie przed oddaniem strzału powodowały, że nauczeni pewnych mechanizmów golkiperzy podświadomie wybierali rzut w określonym kierunku. Antonin opracował strzał, który okazał się istną zmorą dla bramkarzy. Coś jak kasus Ariana Robbena, który zawsze ścinał do środka, ale rzadko który obrońca potrafił temu zapobiec. Wiosną 1976 roku został jedynym piłkarzem Bohemians powołanym na europejski czempionat, który miał odbyć się w Jugosławii. Były to czasy, gdy w turnieju głównym o tytuł Mistrza Europy rywalizowały zaledwie 4 drużyny narodowe. Poza Czechosłowakami i gospodarzami turnieju przepustki na te elitarne zawody wywalczyły RFN oraz Holandia. To właśnie reprezentanci Oranie z takimi gwiazdorami futbolu jak Johan Cruyff, Ruud Krol czy Rob Rensenbrink w składzie zostali półfinałowym rywalem naszych południowych sąsiadów. Siłę rażenia kadry prowadzonej przez Wacława Jeszka oceniano jako najmniejszą z kwartetu finalistów. Z drugiej jednak strony Czechosłowacy w grupie eliminacyjnej zostawili za swoimi plecami Anglików, a w ćwierćfinale, będącym ostatnim krokiem kampanii eliminacyjnej, uporali się z Sowietami, co miało dla nich szczególny smak po krwawo stłumionej 8 lat wcześniej praskiej wiośnie. Byliśmy kompletnymi outsiderami, kiedy wyruszaliśmy na mistrzostwa i nikt nie oczekiwał, że odniesiemy tam jakikolwiek sukces. My, zawodnicy, zupełnie inaczej na to patrzyliśmy, ale również nie byliśmy wielkimi optymistami. Ale fakt jest taki, że mieliśmy naprawdę mocny zespół. Nasz skład tworzyły wspaniałe indywidualności. 16 czerwca 1976 roku na stadionie Maksimir w Zagrzebiu Czechosłowacy postawili pierwszy krok w drodze do wiekopomnego sukcesu. W strugach padającego deszczu stoczyli niezapomniany bój z wielką reprezentacją Holandii. Przez wielu ekspertów uznawaną w owym czasie za najsilniejszą drużynę narodową na świecie, niekoronowanych mistrzów świata. Zapewne większość kibiców spodziewała się, że mechaniczna pomarańcza, która swoim futbolem totalnym zrewolucjonizowała piłkę w latach 70., z łatwością upora się z przybyszami zza żelaznej kurtyny. Tymczasem Anton Ondrus w 19 minucie meczu dał ekipie Czechosłowacji prowadzenie. Co
ciekawe, w drugiej połowie ten sam piłkarz doprowadził do wyrównania, niefortunnie interweniując przy jednym z dośrodkowań Holendrów i strzelając bramkę samobójczą. Podstawowy czas gry zakończył się wynikiem remisowym. Dzielni przedstawiciele Domoludów stawiali mocniejszym rywalom niespodziewany opór. Reprezentanci kraju tulipanów próbowali grać swój firmowy futbol, oparty na wymianie dużej liczby podań, ale rzęsisty deszcz sprawiał, że grząska murawa nie pozwalała im w pełni rozwinąć skrzydeł. W dodatku, w końcowych fragmentach dogrywki otrzymali dwa niespodziewane ciosy. Najpierw Zdenek Nehoda celną główką znalazł drogę do bramki, a na minutę przed końcem dogrywki Franciszek Weseli wymanewrował Pita Szewrejca i strzałem do pustej bramki przypieczętował awans podopiecznych Jeszka do wielkiego finału. Przypadek? Słabszy dzień Holendrów? A może wszystkiemu winna była mokra murawa? Pewnym było tylko to, że genialny Johan Cruyff po raz kolejny nie zdołał poprowadzić swoich kolegów z drużyny narodowej do upragnionego trofeum. Cóż, być może był jeszcze jeden powód takiego stanu rzeczy. Arbiter tamtego półfinału, Walijczyk Clive Thomas, podzielił się po latach pewną refleksją. W drugiej połowie miałem wrażenie, że Holendrzy myślą, że są więksi niż ta gra. Obserwujący poczynania Niderlandczyków z perspektywy murawy, arbiter miał wrażenie, że pomarańczowi kompletnie zlekceważyli swoich rywali. Pokrywałoby się to z przemyśleniami niektórych reprezentantów Niemiec, kiedy to dwa lata wcześniej faworyzowani Holendrzy ulegli w finale mundialu graczom z RFN. W ich oczach piłkarze oranie również podeszli do finałowego starcia przekonani o swojej wyższości, co w konsekwencji doprowadziło do ich porażki. Czy nadmierna pewność siebie, przeradzająca się w pychę, faktycznie zadecydowała o braku sukcesów reprezentacji Holandii ery Johana Cruyffa? To temat na oddzielny podcast. Pewnym było jedynie to, że Czechosłowacy nie dostali tego awansu w prezencie. Sami go sobie wywalczyli na boisku, gdzie pokazali lwi pazur. W półfinałowym starciu z pomarańczowymi Panenka odegrał raczej drugoplanową rolę. Bohaterami okrzyknięto innych graczy drużyny Jeszka. Jednakże żaden z nich nie wrył się w pamięć świata piłki tak, jak 4 dni później miał to uczynić pomocnik Bohemian z Praga. Mimo wszystko sukces piłkarzy był zaskoczeniem także dla czechosłowackich działaczy, którzy nie zadbali nawet o zarezerwowanie hotelu w Belgradzie na wypadek zwycięstwa z Holendrami. W związku z tym noc przed finałem nasi południowi sąsiedzi spędzili w Nowym Sadzie. W drugim półfinale gospodarze turnieju Jugosłowianie ulegli po dogrywce kadrze Niemiec Zachodnich 4-2. Dodatkowy czas gry również był potrzebny, by wyłonić drużynę, która miała stanąć na najniższym stopniu podium. Jugosławia okazała się nad wyraz gościnna i przegrała z Holendrami 3-2. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Zanim doszło do przetoczonej przeze mnie na wstępie serii rzutów karnych, a Panenka wykonał swoją słynną podcinkę, Czechosłowacy i Niemcy stoczyli zacięty bój. Już w 8 minucie Jan Szwechlik dał prowadzenie naszym południowym sąsiadom. Kwadrans później Sepp Maier skapitulował po raz drugi tego wieczoru. Karol Dobiasz zaskoczył niemieckiego golkipera kąśliwym strzałem zza pola karnego. Dobiasz, eskacego! Piłkarze z RFN nie zamierzali jednak składać broni. Już 180 sekund później gola kontaktowego zdobył Müller. Nie był to jednak Gerd Müller, którego rekord strzelecki gonił w tym sezonie Robert Lewandowski, gdyż ten od 2 lat nie występował już w kadrze narodowej. Tym razem był to Dieter Müller, wówczas zawodnik FC Köln, który pokonał Iwo Wiktora efektownym strzałem z powietrza. Niemcy, zgodnie ze swoim piłkarskim DNA, grali do końca i doprowadzili do wyrównania na minutę przed upływem podstawowego czasu gry. Bernd Hulzenbein uprzedził wychodzącego do dośrodkowania z rzutu rożnego Wiktora i spowodował, że w każdym spotkaniu Mistrzostw Europy z 1976 roku do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Gol. Na Bołduszki gol. To jest
Jak już doskonale wiecie, również i ona nie odpowiedziała na pytanie, kto przywdzieje koronę czempiona. Do tego potrzeba było serii rzutów karnych. A tam świat ujrzał szlifowane od lat show panenki. W piłce nie da się niczego zaplanować, że będzie tak albo tak. To wielka improwizacja. Każdy zawodnik w każdej sytuacji reaguje inaczej. Myślę, że ci najlepsi to artyści. Mają talent, wizję i potrafią ją zrealizować. Nigdy nie wpadłbym na to, że właśnie ten karny przejdzie do historii piłki, że kolejni zawodnicy będą ją próbować powtórzyć, że po 40 latach dalej ktoś będzie o tym mówił. Nadal uważam, że tak najłatwiej strzelić. Przepisy mówiły, że bramkarz nie może się ruszyć, zanim zawodnik strzeli. To znaczy, że jeśli strzelisz blisko słupka, nie ma praktycznie szans na obronę. Bramkarz ryzykuje i wcześniej idzie w prawo albo w lewo. Próbuje przewidzieć wybór strzelca. Jeśli poczekam i delikatnie kopnę w środek, jest gol. Jeśli mocno i szybko, bramkarz może jeszcze odbić piłkę nogami lub dłonią. Cóż, nie wydaje mi się, żeby Sepp Maier dobrze to odebrał. Był i być może wciąż jest trochę zażenowany. Podejrzewam, że nie cieszy się zbytnio, kiedy słyszy moje nazwisko. Nigdy jednak nie chciałem, żeby wyglądał tak komicznie. Nie znam nikogo, komu chodziłoby tylko o ośmieszenie kogoś, gdy stawką jest finał Mistrzostw Europy. Opowiadał o tamtym wydarzeniu główny bohater dzisiejszego podcastu. Panenka wspominał również, że świętowanie sukcesu w noc po pokonaniu RFN było stosunkowo skromne. Nie chodzi nawet o to, że nikt nie zarezerwował jakiejś sali bankietowej. Pierwszy raz odnieśliśmy taki sukces i nie wiedzieliśmy, jak mamy się zachowywać, co robić. Poza tym jako piłkarze z Europy Wschodniej nie mieliśmy ze sobą dewiz, więc nie było mowy o grupowym pójściu w miasto. Ze stadionu pojechaliśmy do hotelu, gdzie czekała na nas kolacja. Udało się załatwić kilka butelek szampana i trochę piwa. Kiedy jedliśmy kolację, Niemcy byli piętro wyżej lub niżej. Później jednak rozeszliśmy się po hotelu i przy barze spotkaliśmy niemieckich piłkarzy. Oni zaprosili kilku naszych i rachunek brali na siebie. Po powrocie do ojczyzny piłkarzy witały tłumy rodaków. Znużeni życiem w szarej komunie Czechosłowacy cieszyli się sukcesem sportowców, który stanowił chwilową odskocznię od ciężkiej socjalistycznej codzienności. Panenka zdobył ogromną popularność i w kraju był traktowany jak bohater. W obecnych czasach jego popis byłby zapewne świetną reklamą, która pozwoliłaby mu zapracować na kontrakt w silnym zachodnim klubie. Rzeczywistość lat 70. w Czechosłowacji nie wyglądała jednak tak różowo. Komunistyczne władze nie były chętne, by puszczać piłkarzy poza granice kraju. Podobnie jak miało to miejsce w Polsce, zielone światło na wyjazd do zachodniej ligi otrzymywali weterani, którzy ukończyli 30 rok życia i niejako w nagrodę za lata służby ojczyźnie ludowej mogli posmakować futbolu i życia codziennego w krajach kapitalistycznych. U Czechosłowaków wymaganym minimum, niezbędnym by uzyskać pozwolenie na zagraniczny wyjazd, były skończone 32 lata i 50 gier w ojczystych barwach na koncie. Antonin spędził w rodzimej lidze jeszcze 5 lat. W tym czasie zdołał z Bohemką jeszcze dwukrotnie zagrać w Pucharze UEFA. W międzyczasie dzierżąca tytuł Mistrzów Europy reprezentacja Czechosłowacji nie zdołała się zakwalifikować na Mundial w 1978 roku, ustępując pola Szkotom. Nasi południowi sąsiedzi pojechali za to 2 lata później na kolejny europejski czempionat. Rozgrywany we Włoszech turniej był pierwszym, w którym skład finalistów powiększono do 8 zespołów. Obrońcy tytułu nie mieli zapewnionego miejsca z automatu. W czasie eliminacji zdołali wygrać rywalizację z Francuzami, Szwedami i Luksemburgiem. Na Półwysep Apeniński udawali się, w przeciwieństwie do turnieju sprzed 4 lat, w roli jedynego z faworytów. 8 finalistów podzielono na 2 grupy, a los przydzielił Czechosłowakom starych znajomych w postaci kadry RFN i Holandii. Stawkę uzupełniali debiutujący na wielkim turnieju Grecy. Tym razem nie było jednak wielkich triumfów nad Niemcami i zespołem Oranie. W pierwszym meczu RFN zwyciężył po golu Karla Heinza Rummenigge, a spotkanie z tymi drugimi zakończyło się wynikiem 1-1. Awans do strefy medalowej panence i spółce udało się wywalczyć dzięki zwycięstwu z Grekami 3-1. Bohater dzisiejszego podcastu rozpoczął strzelanie w tym meczu, trafiając z rzutu wolnego już w 6 minucie gry.
Dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu od Holendrów, Czechosłowacy zajęli drugie miejsce w grupie, które pozwoliło im zagrać w meczu o trzecie miejsce w całych zawodach. Regulamin turnieju nie przewidywał wówczas półfinałów. Zwycięzcy grup mierzyli się ze sobą w wielkim finale, a ekipy z drugich miejsc rywalizowały o najniższy stopień podium. Tam ekipa prowadzona na tym turnieju przez Józefa Węglosa spotkała się z gospodarzami mistrzostw, Włochami. Po serii rzutów karnych piłkarz Bohemians po raz drugi w karierze mógł się cieszyć z medalu Mistrzostw Europy. Medalu wyjątkowego, bo pojedynek Czechosłowacji z Włochami był jak do tej pory ostatnim meczem o trzecie miejsce, rozegranym na europejskim czempionacie. W końcu, w 1981 roku, w wieku 33 lat, Antonin Panenka doczekał się swojej szansy. Socjalistyczne władze uznały, że wkład Panenki w rolę czechosłowackiej piłki jest wystarczający, by pozwolić mu opuścić granice kraju. Pomocnik Bohemians wybrał pobliską Austrię i właściwie nie zmienił barw klubowych, gdyż Rapid Wiedeń, podobnie jak jego ukochana Bohemka, nosił się na zielono-biało. Jednakże Austria, chociaż graniczyła z Czechosłowacją, jawiła się jako ziemia obiecana ze siedmiu gór i rzek. Kiedy odchodziłem, zarabiałem w Czechach 2500 koron miesięcznie. Z piłki wychodziło 1400 do 2000, bo nie wygrywaliśmy za często, więc nie dostawaliśmy bonusów. W Rapidzie dużo, dużo więcej. I Schilling miał też lepszy kurs. Ale każdy zawodnik, który poszedł za granicę, musiał oddać 30% zarobków organizacji, niby na rozwój sportu. Biorąc pod uwagę, że Panenka był już grubo po 30 i nie zostało mu wiele czasu na granie, nie miał szansy odłożyć wielkich pieniędzy, zważywszy na swoisty haracz, potrącany przez rodzimą federację. Jak wspomina, w Bohemians nie zarabiał kokosów. Przywilejem społecznym był już sam fakt, że zatrudniano go na fikcyjnym etacie w fabryce, z której pobierał pensję. Ot kolejna cecha charakterystyczna dla futbolu rodem z bloku wschodniego. Inne profity płynące z bycia piłkarzem w czasach komuny? Byliśmy rozpoznawalni, znaliśmy handlarza bananami, pomarańczami, rzeźnika. Bez kolejki wchodziliśmy do mechanika samochodowego. Ale nie wyglądało to tak jak teraz. Żyć nie umierać. Brakuje tylko zestawu opon zimowych do stara i choinki o zapachu kokosowym do malucha. Przepaść w porównaniu z dzisiejszymi czasami i obecnym standardem życia gwiazd futbolu to istny kosmos. A piłkarze i tak żyli wówczas o poziom wyżej niż zwykli szarzy obywatele. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Przybycie Panenki do Wiednia spowodowało, że Rapid po 14 latach posuchy powrócił na tron mistrza Austrii. Doświadczony czeski pomocnik był chwalony za znakomity przegląd pola, kreatywność i kulturę gry. Stał się mózgiem wiedeńskiej drużyny, jej dyrygentem. W wieku 33 lat pokazywał, że gdyby dostał szansę wcześniej, miał zadatki, by stać się czołowym pomocnikiem na starym kontynencie. W pierwszym sezonie gry w barwach zielono-białych zgromadził na swoim koncie 13 goli. Po sezonie Antonin udał się wraz z kadrą Czechosłowacji na swój ostatni mistrzowski turniej. W oczach wielu osób kadra naszych południowych sąsiadów, która pojechała na mundial do Hiszpanii, miała większy potencjał od medalowych drużyn z Mistrzostw Europy. Wielu ekspertów wieszczyło panencej spółce sukces na spalonej słońcem hiszpańskiej ziemi. Rzeczywistość okazała się być jednak brutalna. Tworzyliśmy bardzo dobry zespół. Skład z 76 i 80 roku. Doszli młodzi, zdolni, z wielkimi ambicjami. Myślę, że to trochę popsuło ten kolektyw. A możliwości mieliśmy. Ale pierwszy mecz to remis z Kuwejtem. Potem porażka z Anglią. Nie było zdrowej atmosfery. Pojawiała się też zazdrość. Czemu on gra, a ja nie? Przesadziliśmy chyba też z przygotowaniami. Przyjechaliśmy do Hiszpanii, a niektórzy z chłopaków mówili, że chcieliby już wracać do domu. 2 tygodnie w Tatrach, 10 dni we Włoszech. Ostatecznie Czechosłowacy odpadli już po fazie grupowej, kosztem Anglii i Francji. Na pocieszenie Panenka strzelił gole Kuwejtowi oraz trójkolorowym. Oba z rzutów karnych. Był to też zmierzch gry pomocnika w barwach kadry narodowej. Licznik Panenki w reprezentacji zatrzymał się na 59 występach i 17 golach.
Czech, mundialowe niepowodzenie, powetował sobie za to w barwach Rapidu. W 1983 roku zdobył kolejne mistrzostwo Austrii. Dwa lata później doszedł wraz z zielono-białymi do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, po drodze strzelając 5 goli. Tam jednak Rapid musiał uznać wyższość Evertonu. Za to na krajowym podwórku Antonin wraz z ekipą z Wiednia skompletował łącznie 3 Puchary Austrii. Metryki nie dało się jednak oszukać. W 1985 roku Czech poczuł, że nie jest w stanie dalej grać na najwyższym poziomie. Pożegnał się zatem z Rapidem i pograł jeszcze przez kilka lat w austriackich ligach regionalnych. W stolicy państwa, położonego u podnóża Alp, odcisnął jednak permanentne piętno. W 1999 roku wybrano go do najlepszej drużyny wszechczasów, Rapido. Sukcesów odniesionych wraz z ekipą z Wiednia byłoby być może więcej, gdyby Panenka opuścił ojczyznę kilka lat wcześniej. Cóż, pozostaje nam tylko gdybanie. Tak samo jak w przypadku dywagacji, gdzie doszliby Lubański, Dejna czy Lato, gdyby nie embargo transferowe nałożone przez komunistów. Antonin Panenka trafił dziś na oddział intensywnej terapii, w ciężkim stanie. Nie będziemy więcej komentować jego stanu. Taką lakoniczną informację w październiku zeszłego roku poprzez platformę Twitter wypuściło Bohemian z Praga. Wiadomość o złym stanie zdrowia kultowego piłkarza obiegła wkrótce cały futbolowy świat. Panenka niestety również padł ofiarą koronawirusa. Na szczęście kilkanaście dni później wygrał z nim walkę i po jakimś czasie mógł wrócić do swoich codziennych obowiązków. A czym zajmuje się obecnie wykonawca jednego z najsłynniejszych rzutów karnych w historii piłki nożnej? Oczywiście wrócił do ukochanej Bohemki i od kilku dobrych lat prezesuje klubowi, któremu poświęcił większą część swojego życia. Po przemianie systemowej i rozpadzie Czechosłowacji losy Bohemians toczyły się różnie. W 2005 roku nad klubem zebrały się czarne chmury. Klubowi włodarze ogłosili bankructwo, a sezon 2005-2006 Kangury musiały rozpocząć w trzeciej lidze. Obecnie od 8 lat nieprzerwanie występują na najwyższym szczeblu Ligi Czeskiej, okupując zazwyczaj lokaty w środku tabeli. Swój największy sukces ekipa z Pragi świętowała w 1983 roku, kiedy to osiągnęli po jedyne mistrzostwo Czechosłowacji. Wówczas Panenka był już piłkarzem Rapidu. Panenka pozostaje najsłynniejszą postacią w 116-letniej historii praskiego klubu. Chlubą ubogiego kuzyna stołecznych Sparty i Slavii, które od lat dominują czeski futbol. Dzięki niemu na zdezelowany stadion Doliczek, na którym Kangury rozgrywają swoje mecze, wciąż ciągną tłumy dziennikarzy, którym Panenka, już od blisko pół wieku, musi pokazywać, w jaki sposób wykonał najsłynniejszą jedenastkę w historii Mistrzostw Europy. Jeden strzał, który nadał jego nazwisku nieśmiertelność. Na przestrzeni lat mistrz Europy z 76 miał już mnóstwo naśladowców. Popularną panenką strzelali chociażby Zidane w finale Mistrzostw Świata 2006 czy Andrea Pirlo, który pokonał w ten sposób Joe Harta na Mistrzostwach Europy w 2012 roku. A Ademola Lookman i Sergio Aguero pokazali w tym sezonie Premier League, jak efektownie można taki strzał zepsuć. I chociaż Panenka był bardzo dobrym piłkarzem, być może dziś nikt o nim by nie pamiętał, gdyby tamtego czerwcowego wieczora w Belgradzie zdecydował się przychytrzyć Sepa Majera w bardziej banalny sposób. Jednakże wszystkim, którzy głoszą takie tezy, 73-letni były piłkarz odpowiada w ten sam sposób. Gdy słyszę, że stałem się znany tylko dzięki temu jednemu rzutowi karnemu, odpowiadam, co z tego? Thomas Edison również wymyślił tylko jedną żarówkę. Antonin Panenka może rozhodnąć. Panenka. Gol! Gol! Jsme majstri Europy na rok 76. Brawo, brawo, brawo. To na adresu naszych futbolistów.